Proszę bardzo, słucham. O tym wszystkim rozmawiamy i pan o tym wszystkim mówi, tylko moim zdaniem my bardzo wszyscy nie mamy na to wpływu. Moim zdaniem światem zarządza lichwa z globalizmu. To wszystko, co się dzieje u nas, co się dzieje w świecie, ten zdemolowany świat, to jest wszystko wina lichwy i globalizmu. Ta Unia, jeśli pan pozwoli, bo mówiąc lichwa, to kogo konkretnie ma pan na myśli? No żydostwo. No, ale to nieprawda. Jeśli tak, to nieprawda, dlatego że na przykład jest cała potężny segment finansjery arabskiej, muzułmańskiej, gdzie ani jednego Żyda nie ma. A to jest bardzo wpływowa finansjera. Podobnie jest bardzo potężny segment finansjery azjatyckiej, na przykład chińskiej, i tam też żadnego Żyda nie ma. Bo to łatwo zresztą odróżnić, bo oni wszyscy mają skośne oczy. Panie redaktorze, czyją jest winą? Arabów, że do tyle uchodźców przyszło na Europę, czy jest cały czas z islamem bił się i walczył Izrael. Izrael teraz zaprasza na wczasy, na weekendy, na jakieś wypoczynek. Jak to się stało? To jest inna... Dlaczego to jest oni nie przyjmują tych uchodźców, bo to oni wszystko z Ameryką zrobili i Ameryka... No ale rozumiem, ale proszę pana, więc wie pan, ponieważ ja dlatego pana zapytałem, że pan skonkretyzował, co ma pan na myśli, mówiąc o lichwie. I teraz jeszcze niech mi pan... No chyba wszyscy wiemy, to ja nie muszę... Nie, no ale tu panu mówię, że nie ma pan racji, bo tych ośrodków finansowych chociażby już wskazałem panu 3, a nie 1, więc... Który z nich jest najważniejszy? Ten, co Zadymę zrobił teraz w świecie i w Europie. Ale to Zadymę zrobił, no to, bo to Zadymę robi na przykład Kim Jong-un w tej chwili w Korei, który, jak rzeczywiście potwierdziły się te podejrzenia, że doprowadził do detonacji bomby wodorowej. Państwo se, żeby tak, bo to tak się mówi, bomba wodorowa i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić pociąg liczący 50 wagonów. Każdy wagon jest od podłogi do sufitu wypełniony trotylem. No i wybucha ten cały pociąg. Wyobrażamy sobie, co? A bomba wodorowa to jest 500 takich pociągów. 500. Rosja, przepraszam, przeprowadziła próbę, wyparowała cała wyspa. Nie, nie cała. Głowic atomowych Rosja 700. USA 6800. Jaki jest u nas... Jaka jest wątek? Przepraszam cię, nie przerywaj mi. No. Jaki jest, panie redaktorze, pana zdaniem sens wydawania takich wielkich pieniędzy i przyjechał Rudy Trump, biznesmen i 35 miliardów zarobił w Polsce? Czy nie lepiej budować dobrosąsiedzkie stosunki i układać się? Wytworzyło się psychozę wojenną, zbroimy się, wydajemy pieniądze masowe ilości pieniędzy zamiast na ludzkie potrzeby wydamy, to musimy wydać. Kto nas do tego doprowadza? I jeszcze chciałbym pana wyprowadzić, to znaczy nie wyprowadzić. Moim zdaniem to nie PiS podlega Ameryce i Żydostwu, tylko Platforma Obywatelska i Nowoczesna. To nie my donosimy do Unii Europejskiej, to nie my sprzedajemy Polskę. PiS rzucił Polskę na kolana i Polaków. PiS przywraca ludziom godność, a Polsce Polska. Proszę pana, no to... Takie moje zdanie. Myślę, że takie pańskie zdanie, ale ja nie podzielam tej opinii. Ja nie podzielam tej opinii, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi politykę na swój sposób racjonalną. Dzięki... To jeszcze się okaże w dłuższej perspektywie. Na swój sposób racjonalną, to znaczy politykę przekupywania ludzi ich własnymi pieniędzmi. Jak pańska wypowiedź pokazuje, jest to polityka skuteczna. Ale do tej pory gdzie były te pieniądze? Jest to polityka skuteczna. Nie, to oczywiście, proszę pana, ale...
ale niech się pan ze mną nie sprzecza, bo jak pan mówił, to ja słuchałem i teraz ja mówię. Więc proszę państwa, rzeczywiście jest pewien postęp, bo ekipa Platformy Obywatelskiej to chciała wszystko sama zjeść. A Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę okruszków ze stołu pańskiego, okruszkami ze stołu pańskiego się dzieli. Ale chciałem zwrócić uwagę państwa, że rząd preferuje takie rozwiązania, które tak naprawdę przede wszystkim służą interesowi biurokracji. Bo jeżeli już potraktować, a można to potraktować, ten program rozdawniczy 500+, jako zwrot podatku. Jako zwrot podatku. Bo nawet ludzie tacy, którzy tam, którym się wydaje, że nie płacą żadnych podatków, to oni je płacą w cenach towarów. To większość podatki bezpośrednie, to znaczy podatek dochodowy, tworzy zaledwie około 7% wpływów budżetowych. Jest to podatek fiskalnie marginalny. Większość podatków, większość wpływów to są podatki pośrednie, a więc te pochowane w cenach towarów, przede wszystkim VAT i akcyza. Znacznie prościej byłoby po prostu nie odbierać ludziom tych pieniędzy, a potem im nie dawać. No ale tak, gdyby tak zrobić, no to biurokracja, która te pieniądze odbiera, nie miałaby nic do roboty. No i ta druga część, która te pieniądze potem rozdaje i kontroluje, czy nikt nie oszukuje, tak dalej, też by nie miała nic do roboty. Wreszcie ludzie, jakby im nikt nie odbierał pieniędzy, to nie mieliby żadnego poczucia wdzięczności wobec rządu, że im coś dał, prawda? Dlatego mówię, że to jest bardzo sprytna taktyka, obliczona na ludzi naiwnych, którzy nie mają pojęcia o tym, jak państwo funkcjonuje, żeby ich przekupić ich własnymi pieniędzmi. I mówię, pańska opinia utwierdza mnie w przekonaniu, że jest to taktyka skuteczna. Że jest to taktyka skuteczna. Natomiast co do tych spraw międzynarodowych, bo pan ten wątek też poruszył, to powiem tak. To nieprawda, że rząd, który się zbroi, który zbroi państwo, lekceważy ludzkie potrzeby. Wśród potrzeb, tak pan powiedział właśnie, wśród potrzeb ludzkich potrzeba bezpieczeństwa jest bardzo silna. Czasami nawet silniej się zaznacza niż potrzeba wolności. Czasami nawet silniej się zaznacza niż potrzeba wolności. Bardzo wielu ludzi wyżej sobie ceni bezpieczeństwo i gotowy jest się oddać w niewolę, żeby tylko mieć michę i tam dach nad głową i ciepłą wodę w kranie. A więc jest to bardzo silna potrzeba. Dlatego rządy, które się... Bo to jest oczywiście łatwo powiedzieć, że można się nie zbroić i można te pieniądze, nie wiem, no rozdać ludziom, żeby tam sobie coś kupili, co tam chcą. Tyle tylko, że jak nie będziemy mieli uzbrojenia, no to w każdej chwili wszystko to, co sobie kupimy, to ktoś może przyjść i nam odebrać. Po prostu przystawi nam... Nie, wie pan, to niech się pan nie gniewa, ale to jest demagogia. Nie ma na świecie przyjaciół, wie pan. Był taki teoretyk wojny, pruski teoretyk wojny, Karol von Clausewitz. On powiadał tak, no tam różne rzeczy, różne opinie wygłaszał, ale ta opinia, o którą za chwilę przedstawię, to zasługuje na uwagę. Otóż Karol von Clausewitz powiedział, że sprawcą wojny nie jest napastnik, tylko napadnięty, bo swoją słabością zachęcił napastnika. Tak rozumieją teoretycy wojny i trzeba sobie przynajmniej z tego zdawać sprawę.
Rzymianie, którzy nie pozwalali, jak pisze Machiavelli, nie pozwalali dojrzewać niebezpieczeństwom przez uchylanie się od wojny, mieli tam, bo oni mieli zwyczaj taki, że każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. No i taką sentencję wymyślili, si vis pacem parabellum. Chcesz pokoju, szykuj wojnę. Jeżeli ktoś chce pokoju, to musi być przygotowany do wojny. Dlaczego? Żeby nie zachęcać napastnika, żeby napastnik wiedział, że jeśli... Podam przykład, taki bardzo ciekawy przykład historyczny. Otóż kiedy powstała Kompania Wschodnioindyjska, Anglicy utworzyli Kompanię Wschodnioindyjską, to dla potrzeb komunikacji z Indiami i tam tym rejonem świata zbudowali nowy typ okrętu. Nazwę miał taką, East Indian Man. To był okręt, ponieważ tamte wody się roiły od piratów. Ten okręt, właśnie ten East Indian Man, był bardzo silnie uzbrojony, a poza tym te załogi angielskie były dzielne, rzeczywiście. I piraci bardzo szybko się przekonali, że opanowanie takiego statku wiąże się z krwawymi stratami, a w większości przypadków w ogóle nie jest możliwe. I przestali te East Indian Men atakować. Do czego w rezultacie doszło? Że kapitanowie statków innych państw, jak wpływali na te wody, to wywieszali bandery angielskie, żeby odstraszyć piratów. Otóż dlatego, wie pan, trzeba prężyć muskuły własne. Trzeba je mieć i nie trzeba żałować. Bo jak ktoś nie chce nosić karabinu we własnym wojsku, to będzie nosił w obcym. Ale ja mówię, straszą nasze... Proszę pana, no... Ja wiem, że Rosjanie o niczym innym nie myślą, tylko o tym, jakby tu nam przychylić nieba, o czym żeśmy się na przestrzeni ostatnich 300 lat wielokrotnie przekonali. Więc o niczym innym nie myślą, nie śpią po nocach, tylko patrzą, jakby tu nam przychylić nieba. Otóż nie myślą tak i wie pan, byłoby wielką naiwnością. Ja wiem, że teraz panuje taka, zwłaszcza w niektórych środowiskach, taka skłonność do słowiaństwa takiego. Otóż to jest stały fragment gry ze strony Rosjan, żeby takich ludzi, no trochę co mają słabsze głowy, żeby im robić jeszcze wodę z mózgu. Słowiaństwo to jest nic innego, tylko pseudonim bliskiej zagranicy. To jest inna nazwa bliskiej zagranicy. Rosjanie nic od nas nie chcą, od tego, tylko żebyśmy my się zgodzili na status bliskiej zagranicy. W rosyjskiej retoryce politycznej status bliskiej zagranicy mniej więcej polega na tym, no jak już nie możecie wytrzymać, żeby nie być osobno, to bądźcie sobie, ale się musicie nas słuchać. To jest właśnie, na tym polega władza. Proszę? Proszę pana, no to właśnie, widzi pan, na tym polega, na tym, ale to, okej, zaraz, ja tu tylko dokończę ten wątek, na tym polega rzecz, że państwo, które nie jest w stanie samo zagwarantować sobie niepodległości w dzisiejszym świecie, a to jest, musi mieć sojuszników. I albo takich, albo takich. I najlepiej jest mieć takich, którzy wobec nas na przykład nie mają żadnych roszczeń terytorialnych. No, to jest...